To właśnie w tej kapliczce od sierpnia mieszka Piotrek. Śniegi, lato, bez prądu, bez ogrzewania, jakoś daje radę. Dzisiaj go nie zastałem, ale mam nadzieję, że go jeszcze zobaczymy. A wy, moi widzowie, dajcie znać, co myślicie o takiej sytuacji, kiedy bezdomny zajmuje obiekt religijny. No, nie wiem, jak to dalej będzie, no. Ciężkie czasy na górala nastały, jak to się mówi. Pierskrótkowie, witam was, vloger Zupa. Witajcie na nowym vlogu. Jak się macie? Nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek z Piotrkiem z kapliczki. Umówiłem się dzisiaj, żeby go spotkać, także ruszam na Lury, tak? Przysiłek Lury. Zobaczyć, czy Peter jest w kapliczce. Zostańcie ze mną, wiadomo, jakiś napój, kawka, herbata i tak dalej. Nie polecam alkoholi, bo tego głowa boli. Ale udanego dnia wszystkim życzę i zapraszam na vloga. Hej ho! Dla tych z was, którzy nie widzieli tego odcinka, opowiem krótko, że Piotrek stracił rodzinę, pracę i wylądował w kapliczce, którą po prostu niektórzy mówią, że zajął, niektórzy mówią po prostu, no śpi tam na chórze takiej małej kapliczki wybudowanej, że tak powiem, w czynie społecznym przez takiego pana Tomasza. No i ona jest otwarta dla wszystkich, rzymskokatolicka kapliczka pod wezwaniem świętego Archanioła. Co do opublikowania vloga, to niestety będzie po nowym roku, dlatego już wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dzisiaj jest zima, chyba założę myca. O, tak lepiej, słuchajcie. Także pre do przodu, ciężko ma ten nasz Peter, żeby tu w ogóle coś wynieść. No to jeszcze szmat drogi przede mną. Dam znać, jak będę. A to jest takie ostre podejście do kapliczki. Widzicie to? Jaki spad? Już prawie jestem. Kapliczka się pojawia. Czy Peter jest w środku? Zobaczymy. Prosto z Karpat, vloger Zupa. Halo, halo. Halo, halo. Piotrek? Halo. Nie ma śladu po Piotrku. Tam miałby być. Na chórze. Nie ma chłopa. Czekamy na Petera. Zobacz, jak to jest wszystko poryte przez te dziki, co mówił. Jest wszystko poryte przez te dziki. No i puszczę drona w międzyczasie. Zobaczymy, jak na śniegu się zachowa. Dlatego wszystkim mówię wam, carpe diem i do przodu wam. Aż tej zupy już tutaj nikt nie będzie jadł. Oświetlę szaty dzisiaj w łóż. Taneczne buty. Proszę? Jeździecie. Pozdrów z chóru. Tam śpiewasz na chórze? No, ja bym mówił jeszcze. Chórzysta na stałe. Także jest, Piotrek jednak przyszedł. Jak wczorajsza noc? Jak to wygląda? No, trochę zimno było, no. No jak każdej nocy, no. Człowiek co? Ma te dwa śpiwory, ale to jednak. To jej za mało. No nie jest wesoło, no. Nos ci zatykało, no. Że... No i zatyka, no zimna, no. Trochę przeziębiło mnie, no nie wiem. No nie wiem, jak to dalej będzie, no. Ciężkie czasy na górala nastały, jak to się mówi. Piotrek, powiedz mi, jakie ty masz plany na przyszłość? Co, no wyjechać gdzie za granicę, bo tu nie ma sensu siedzieć. Nie wiem, no bo chyba... Pora się ruszyć, no to jest święta prawda, no. Trzeba do stycznia wytrzymać, zobaczymy, co będzie. No. Stycznia jakaś praca jest. No, jest coś w lesie, będzie od 15, no ale zobaczymy. Czy mi pilarkę da, czy mi nie da, no bo tam ciuchy jakieś mam, nie?
nie ma co rozkminać, no. Tak, trzeba się ruszyć do przodu. Trzeba się ruszyć do przodu, historię zostawić i nie cofać się. Kontakt nie na, bo w ogóle znalazłeś numer telefonu? Będzie. Będzie numer telefonu, no ja miałem od brata wziął. Znaczy nie dzisiaj, tak? Mam telefon, masz działa. Telefon. Działa jednak, przyniosą mi go dzisiaj, mają mi chłopcy. Ale przynieść. Znasz numer, żeby podać? To numer to mi chłopcy podadzą, bo mieli mi dać, to tylko nie mieli telefon. Jakby, no to ja ci przyniosę jutro. Może ktoś ci będzie w stanie pomóc, jakąś pracę nawet gdzieś tam, albo namiar na pracę, nie? W Holandii, czy coś byś pojechał od razu z noclegiem, nie wiem, no tak wiem, że ludzie robią. No wiem, bo siostrzenica właśnie jest ze swoim mężem tam. No i pojechali tam, w kontenerach mieszkali, a teraz coś tam wynajęli. Czyli mieli się żenić, ale odłożyli to na przyszły rok. Chyba albo wynajęli, albo mieszkanie kupili, już teraz nie wiem. No jedno z dwóch. No i powiedzieli, że na stałe tam zostają. W jakiejś na firmie stałe tam. W Holandii. Tak, na stałe, że zostają. Jednak, można. No można. Dla i się chce ludziom, nie? Bo no, to chce, nie, się chce. Ta emigracja nie jest dla każdego. A ty byłeś kiedyś, ty mówisz, w Czechach pracowałeś, ale tak. To w sumie to niedaleko, to była taka... No, 180 kilometrów, to niedaleko w sumie. No, na piechotę 240. Przez las, bez papierów. No właśnie. Ale powiedz mi, jak taka emigracja daleko, wiesz, tam gór nie ma, chłopy, co ty tam będziesz robił? No, kwestia przyzwyczajenia. Nie będzie ci brakowało tej... A no na pewno, nie na 100, na 1000% będzie brakowało na początku. Czy jak był we Francji, to Jezus Maria, pierwszy tydzień, drugi tydzień, to dzwonił 10 razy na dzień, do południa i po południu, i później kamera wideo już w domu, to ja cię pierdzielę. No ale później już człowiek się przyzwyczaił, to tylko raz dziennie dzwonił wieczorem, pogadał z 10 minut przez kamerkę. Długo byłeś? Nie byłem długo, tu byłem. 2 miesiące, bo coś tam, przetargi, bo miałem być 1,5 roku, 2 u tego tak na choinkach, to po 5 tygodni jeździłem przez, no tak ten, no ale... Ale choinki ciąłeś coś? Nie, to jedni cieli, a ja filowałem do tej siatki takiej, do siatki, no i na palety, no i... I prawda, od 7 do 7 wieczór, no to cielało czy grzono na święta, tak. No ale tam tak 10 tysięcy na czysto się wzięło, no wiadomo, ileż tego jedzenia z Polski się weźmie. Na 2 tygodnie niecałe starczyło, no ale później trzeba było kupować. No. Tak, cena żywności w zasadzie taka sama. Ja nie wiem, w sumie jak we Francji, ale we Wielkiej Brytanii to są podobne ceny w zasadzie. Nie powiem, że drogi jedzenie, bo jest, ale są przeceny łódek czy czegoś, kurczaka. Bo oni to 2 dni podtrzymią, u nich to już jej stare. Nie? No i to na przykład tam kosztuje łódka kosztem 6 łódek 10 euro, a później się jej kupuje za 3 euro na drugi dzień. A temu nie ma nic. No trochę, no nieźle. No. Kto pali, no to przerąbane, no bo no i tańsze papiery 45 zł na nasze wynoszą. No. 45? 5 zł, no tak, na nasze. Tak, to idzie po kieszeni. By nie było. No ale człowiek nie po to pojechał tam kurzyć, bo coś zarobić, nie? No i powiedz mi, także plany, jest robota, tu sytuacja, musi się ruszyć do przodu. A kiedy ty w ogóle, kiedy to się wszystko stało? Bo ty, tak, od sierpnia roku... jest, to przed sierpniem jeszcze byłeś z żoną, tak? Tak. W sierpniu to się stało. W czerwcu wyszłem, 6 czerwca z więzienia. I to czerwiec, lipiec. No i... Coś tam porobiłem, no i później znowu zwada, no bo ja zaś coś wypiłem, no i... A mieszkałem nie tutaj, tylko w domu rodzinnym. No bo co miałem robić? Ani telewizor był, ale to... No ale sami się pierdzieli, zaś brat tam dymił, bo coś mu nie tak. No to nie oglądałem praktycznie nic. No, przepraszam, oglądałem na dole, bo dekoder nie był opłacony. To tam siostra mi pozwoliła w kuchni u siebie, tam oglądałem sobie jakiś film, no i tyle. I ta nuda spowodowała, że sięgłeś po alkohol? No człowiek się nudził, no to co, zjadł śniadanie, no i na dół, hura. Przychodziłem do dzieci tutaj, no to mnie teściowa wygnała. Jeszcze na policję zadzwoniła. No to, bo ja nie mogłem z dzieciami, bo weszłem na górę bez jej pozwolenia, miałem się spytać, czy mogłem do dzieci przyjść. No a policja mi powiedziała, panie Piotrze, pan do dzieci może przyjść i tak samo teściowej, ale ona nie.
No to wzięli i zawieźli mnie do domu rodzinnego. Mój proste. To mówię im, to gdzie się mam z tymi dzieciami spotykać? Leje, co mamy na polu być? I to mówisz, to jeszcze jesteś taki jakby na świeżo, to jest taka rana głęboko w serce. Tak. Jednak. No jednak jest, no niestety. Jest, jak to mówią, serce krwawi. I to mocno. A ja tak zapytam cię o lokalną wiedzę, ta leśniczówka na dole, to jest, kto tam w ogóle mieszka? Oni pracują w lesie? Czy... Tak, oni pracowali w lesie, tak. Ale teraz kto tam mieszka? Też, też oni, tak. To oni pracują... Tak, oni mają dożywotnio, mogą tam mieszkać. I ich dzieci. No. A ci ludzie dalej pracują, bo tam widziałem jakieś auta, jakieś kurie. No, to są synowie. Synowie oni tak. Niekoniecznie... Bo ci... To jeden umarł, drugi też umarł, tylko zostały żony. Żony raz z dziećmi. No. No i oni dożywotnio mogą mieszkać, tak jak tu leśniczówka u góry. Co ile jej tam brat w ogóle był? Ludzi mieszka? Ile tam rodziców tam jest mieszka? Tam raz, dwie rodziny, dobrze mówię? Dwie duże rodziny. Dwie duże rodziny tak, mieszkają. Dwie duże rodziny. Mhm. No ale ładny ten dworek jest. No bardzo ładny. Odnowili tam tą szopę, to wszystko, no ładnie tam jest. Mhm. No. I tu mówisz, większość ludzi żyje z lasu, że ten las tak. daje no życie. Kto mógł, kto wyjechał, no. No bo co? Ten kolega, co szedł do góry, no to wyjechał w Niemczech, pracował, a teraz nie wiem, gdzie pracuje. Też został sam, żona go wydymała na pieniądze, na wszystko i wyrzuciła go, został na bruku i kupił sobie tutaj domek, taki stary. No, no ale jary, no, bo w Niemczech zarobił, no to dobrze. Ludzie wyjeżdżają albo w lesie, albo... No praktycznie każdy się stara wyjeżdżać już stąd, no bo co? Idzie teraz w lesie, nie mógł to robić na płace marne, no przez lato jako tako. A turystyka jak z turystyką? No z turystyką tu jej zarąbiście. Idzie to tu? To idzie, to turystyka idzie, Krawców Wierch, Lipowska i Hala Rysienka. Największe oblężenie to jest Hala Rysienka. Tam przez lato i przez zimę to jest multum ludzi. W kolejce trzeba godzinę stać, abyś chciał co zjeść czy ten, bo jest, no kolejka to jak tak liczyłem, bo byłem tam milion razy, można powiedzieć, z dzieciami i bez, na motorze czy ułazem, no to kolejka, tak policzę, około 100 metrów. I to non-stop ludzie dochodzili od strony Sopotni Wielkiej, Żabnicy, z Lipowskiej i ze Złatnej i z Pilska, z Miziowej, Hali Miziowej. No to dobrze, że człowiek kierownika znał, no to poszedł z tyłu i no kiwnął, no to... To miałem obiad zaraz i dzieciom naleśniki, no bo to wiadomo, dzieci to tam nie przepadają za mięsem. No ale fajnie. Ładne szlaki są. Mhm. Są dla starszych ludzi szlaki, są czerwone, są samą górą, piękne widoki. Widać Małą Fatrę, z Rysianki Tatry widać całą panoramę. Tak, no super jest. Babią Górę. Jest po co przyjeżdżać. Tak. Jest po co przyjeżdżać, no trzeba mieć gruby portfel. No tak, to jest. Teraz nie ma nic tam nie. 21 zł za drinka w Ujsołach, w barze. No to nie wiem, bo tam jeszcze nie zamówiłem, to nie wiem, ale... To ani tam nie idź. No, raczej nie. Za 21 zł to mu jedzenia, A tak to... A jakiś ogień, możesz na ogniu coś rozpalić, jakieś kuchenka, no, niekoniecznie wiadomo w drewnianym obiekcie, ale... No muszę naruchać jakiś gaz, jaką butlę małą taką, tu bym se postawił, nie, w tym miejscu. No i jeden garnek, no i coś to, śniegu na to pieny i no, nie muszę po wodę chodzić, no i coś byś ugotował, nie? A po wodę z rzeki nie bierzesz wody? Ale można zejść, nie? A i do baniek, no ale jak przyjdą mrozy, no to co? Mhm. No, jedną banieczkę sobie nabrać, no i na lodzie. A co no dzisiaj i... jadłeś, że zapytam? Ja dzisiaj? Co jadłem? W ogóle jadłem co? Chyba... No nie jadłem jeszcze. Nic, nie jadłem nic. Tam kanapkę mam, to no, sobie zjem jedną, a to zaś zostawię później. Na wieczór, bo na jutro. No, herbatę kolega zrobi, no to z gorącym coś mam tam jeszcze, jakiś pasztet, co kolega kupił, znaczy wujek mi kupił. Ale powiedz mi, jak tą robotę dostaniesz, to tu dalej będziesz mieszkał, czy... No, czy jak... na początku na pewno tak, no bo co, pierwsze trzeba coś zarobić, żeby wynająć coś.
No. I to no w lesie będziesz robił? Nikt cię zaliczki, no zobaczymy jak to będzie, no. Ja bym w tym lesie nie chciał robić, no bo co, no, przerobię jeden dzień, no i gdzie ja się tu ususzę? Do mokrego się na drugi dzień ubierę. Nie, to ma krótkie nogi, słuchaj. To odmrożę palce, jest po mnie. Zachorujesz. No. Tak trzeba robić, że nie wiem, no. Żeby było dobrze. A na ten, nie myślałeś, żeby się tam tego żywca na ten jakiś tam dla osób bezdomnych noclegi są, nie? No są noclegi, no. No nie wiem, zobaczę, pomyślemy. Na razie jeszcze. Jak zdrowie będzie podupadało, to no. Wtedy się zdecydujesz, no. Pewnie. Tam by było nieźle, no bo tam jest więcej tej pracy. Są te zakłady Hutchinsona i jakieś śrubiarnie czy coś tam. No tam by człowiek już prędzej tą pracę znalazł. No. No ale co? Z dzieciami kiedy się uwidzieć? No. Ale i tak się z nimi nie widzisz, mówisz, że ciężko. No tak codziennie, jedynie jak do szkoły idą, to ich odprowadzę, no i tyle. No i czasami ze szkoły. No a tak, no to co? Mhm. Jak to zaraz bym wyszedł do góry, to na jej posesję bym wyszedł, no to zaraz jazda, że po co tu przyszedł. Musiałbym na drodze stać z nimi. Kurde, no ciężka sprawa, trudna no sytuacja. No bardzo trudno. Jesteś sytuacja. Chórzystą na stałe tutaj. Tak. To tak wygląda. Zapraszam, będę zostanie mnichem, bo księdzem raczej nie. No. W pustelni. W pustelni, tak. Mnich pustelni. No właśnie, jestem pustelni, bo nie mam nic. Nie, no my już jak długo jesteśmy? Jedna osoba tylko tutaj przeszła. No i więcej nie przyjdzie, jedynie moje dzieci. Aha, no. Bo to nie jest przy żadnym szlaku, to jest taka droga, jak... To jest, tam jest zamknięte później to... Nie, no ta droga idzie na Zapolankę. Ale tam przez te pole tam ciężko przejść teraz. No, bo są bagna tam, bo ta droga się kończy tutaj przy ostatnim domu. Także się kończy tutaj, tylko... Także no. Tu nikt... Mało kto przejdzie, no. To ciężko. No, czasami turyści jak pobłądzą czasami. Jak pobłądzą. To, no to mijają szlak, no i później idą tu, no ale tak przeważnie przez lato. A to rzadko kiedy, bo to jednak ten szlak jest tam dobrze oznaczony, niebieski na Lipowską. Tu rzadko ten, to wszystko jeździ do samego końca tam. Tam nie ma gdzie stanąć samochodem, jak człowiek by chciał iść przez wakacje nad rzekę, no to nie ma gdzie stanąć. Tyle aut. No jest ze setka, jak nie lepiej. Setka, nawet ale... stoją tu kilometr niżej. No, nawet kilometr niżej stoją. I koło drogi. Tu w ogóle nie można dojeżdżać, tu jest park krajobrazowy. To, no ale tu robię. To jest u góry dopiero. Nie, tam jest zakaz, nie, tam nie wolno. Tam się na dole już, że jest park krajobrazowy. Nie wolno jeździć, no ale... Tak, jak bo słuchajcie, znajdujemy się, sorry, że ci przerwałem, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i tu jeszcze mamy taką nową atrakcję, pustelnik w kapliczce. Tak. On to wam wszystko opowie, co i jak, historię. Tutaj, stąd pochodzi, dobrze zna teren. Są tu jaskinie janosikowe. Są tu jaskinie? Tak, jak na Miziową się idzie... I później na Halę Boraczą przejść z Opolankę. To są fajne jaskinie. O. I są jaskinie i są te dziury. Następnym razem tam pójdziemy. Można na dół zejść, ale tam trzeba być szczupłym. A chłopcy, a byli młodzi, no to tam wchodzili z lampkami. Mówię, że jakieś tunele są, że strach tam iść, no bo by się pogubił. No ja, ale i no z lampką. No z lampką. No. Na mój cole to znowu tam było złoto i srebro, no jest piosenka. Hej, Janicku, siwy włos. I tam dali jakoś, no nie wiem, kazać polos i coś tam o mój cole, że złoto i srebro. I jest taki głaz płaski, ja wiem, 4x4 albo 4x5, aby go laserem uciął, że to niby grota jej zapchano. No jest, to jest opisane tam. Ale to człowiek, to w podstawówce, to już pozapominał wszystko. Aha, to dobrze was no, ale byli my tam, no. Człowiek zwiedził tamto. Peter, a opowiedz nam o tych śmierdzących potokach, czy śmierdzącym potoku, co tu macie. Co to za wody? Solankowe? To nie są potoki, tylko to są źródła z dołu, ze siarką. Ze siarką? Ze siarką. One śmierdzą jajkami. Taki mocny aromat jajek zgnite mają. Jajca. Takie jajce właśnie, zgnite. No, nie każdy to pije. No, my to wszyscy pijemy tu jako... Górole, no to pijemy tą wodę non-stop, no i tam, jak ma ktoś na przykład zgagę czy coś, no to po co kupować jakieś tam manti czy jakieś mleczka, wystarczy tą wodę pić codziennie przez parę miesięcy i do końca życia nie ma człowiek zgagi.
Myśmy słyszeliście? I to też dobrze na reumatyzm jest, tylko se do baniek brać, nie tak jak niektórzy przyjeżdżają i se moczą w tym nogi. No, to tak się nie robi, to nie tędy droga, to lepiej se do baniek ten, no i zakręcić, bo jak jest odkręcona, to ta siarka wieczy i normalna woda wtedy jest. No. Aha, to musi być zakręcone. Zakręcone, no bo to u nas wieczeje ci za ten i normalna woda jest. No, ale tu jak mieszkałeś, i są dwa źródełka, przepraszam cię, bo tu jest jedno, a drugie jest tam, co jest daszek zrobiony, Matka Boska tam jest, no i krzyż i ten. No ładnie tam. W stronę huty to się do śmierdzącego potoka nazywa. No. Jest brukowana droga w lewo. No a ty jak masz wodę w domu ze studni, to masz tą śmierdzącą wodę? Nie, to nie ma nigdzie. To i no, te dwa źródełka są. Nie ma w domu, nie śmierdzi ci woda? Nie śmierdzi ci woda? Tu jest czysta woda. Tu można bezpośrednio pić. Wszędzie. Ale ty można. Masz ze studni wodę tu ze macie? Ze studni. Tak. I nie ma tej śmierdzącej. Nie, tu nie ma. To jest... Siarki tu nie ma. No, tam jej siarka, no bąbelki idą, to z opołka weźmiesz i te bąbelki się podpalują, ta siarka. Poważnie? No. Dlatego ja widziałem zapałki w tym źródle. No i to podpalują. Tak? I podpalisz to. Jak bulknie godnie, to podpalisz. To tak ci fajnie buch. Tak, coś gaz, jak ci się kończy, tak fajnie buch. No fajne to jest. Jest zimno. Nie wiem, chyba będziemy powoli kończyć. No. W każdym razie dzięki ci za to interview dzisiaj, za ten wywiad. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże. Już następnym razem będziesz miał numer telefonu, także będę. Może się jakaś dobra dusza odezwie. No a my zobaczymy się następnym razem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, komentować i lajkować. Do następnego razu. Hej ho. Cześć. Schodzisz z chóru, już pośpiewałeś dzisiaj. Tak. Pośpiewałem jak skurczycy. Dobra, trzeba się rozrzucić. Pasuje całą noc chodzić, żeby było ciepło. A czasami tak robię, bo jak mi zimno jest, no to wolę se zejść na dół. No i wyjść se do góry, no i człowiek się zagrzeje wtedy. No i słuchajcie, schodzimy na dół do wsi, zobaczy co się dzieje. Peter musi też zaopatrzyć się w ciepłe napoje, nie? Tak, herbata. Do kolegi, bo mi ten ratuje mnie zawsze kolega. No, zawsze mi herbatkę zrobi. No, już wydał do mnie trochę pieniędzy, no nie wiem kiedy mu to oddam, no. No ale kiedyś trzeba będzie, no. Takie życie. No, żeby nie on, no to jest czeski film. Jak to mówi się u nas. No tak, a wiesz jak Czesi mówią czeski film? Dla nich coś takiego niezrozumiałego? To nie wiem. Szpanielska vesnice. No to nie wiem, byłem tam, ale to nie wiem. Hiszpańska wioska, nie? Coś, dla każdego coś innego, jednym słowem. Tak. Dobra. Słowacy inaczej mówią, Czesi inaczej mówią. Tutaj na Słowacji zakamenne, mutne, no to troszkę mówią inaczej, a tak jakby po polsku. Wszystko się zrozumie. Ty mówisz, że w lecie tutaj normalnie spałeś w lesie, tak? Tak. W takim młodniku, jak tu widać, proszę państwa, to spałem tutaj, no ja wiem, że około 2 tygodni. Znowu mnie wyrzuciła. Znowu się wtrąciła tam do nas. No ja znowu, to, a co ty kurczę chcesz od nas? A gdy to ona się wodzi, kłóci się z dzieciami, a ja nic. No to mi się oberwało, no i... Znowu policja na mnie, no a córka zamiast się co odezwać, to tylko się tam pokłóciły. Później córka gdzieś poszła, no i policja mnie wzięła. No i wzięła mnie do domu rodzinnego, zawieźli mnie. No a ja znowu przyszłem tutaj na drugi dzień, tam przespałem nockę. No i później spałem sobie tutaj w lesie, chodziłem tylko zjeść coś na dół. Bo człowiek wtedy, lasu wtedy, po prostu. Wtedy jeszcze jakieś pieniądze miałem, no to sobie kupiłem coś sobie zjeść. No jak nie, to poszłem do domu rodzinnego, zjadłem sobie obiad, no a później tu do lasu szłem. No i taki miałem sobie dość długi czas. No. Cudzia mnie nic nie zjadło wtedy. No. Kleszcze miałeś. No to kleszcze miałem, no i później jak te kleszcze miałem, no to żona przyszła i pisze mi, przyjdź do domu. Bo już ostatni raz i no nie wódź się z nim, nie odzywaj się już do tego do mojej mamy, bo widzisz co ona robi.
nawet noc z dziećmi wyrzucić, bo mówił Jan Mroz tak, że mamy spierdalać stamtąd, brać dzieci i ten, później znowu na córkę wyjechała, że ma brać dzieci i wypierdalać stąd. No niestety, i córka później to załatwiła około 2 tygodni koczowe w tym lesie, bo to mi napisała, przyjdź, no się mam nie odzywać, tak jak mówię. No. 2 tygodnie w lesie, w koszulce, pod gołym niebem. To, dobrze, że nie padł deszcz wtedy. 700-800 metrów nad poziomem morza. To jest twardziel jednak, człowiek, słuchajcie. Człowiek się zahartował, no. Czosnek jest najzdrowszy, to jest mój priorytet. Ja nie pamiętam, kiedy byłem chory. No. Ale ile tego czosnku jesz? No tak se ząbek jem. 3 ząbki tygodniowo, bo czosnek jest szkodliwy, jak się więcej je. No ale 3 ząbki... Albo jak mnie coś zbierą, no to wtedy, jak jestem w domu, no to se pokroję i do mleka, i no nie gorącego, żeby były witaminy, takie lekko ciepłe, przygotowane, no i se wypiję. Można przeżyć w lesie, ale tylko pod warunkiem, że jecie czosnek. Tak, jest jeszcze jedno lekarstwo na uderzenia, skręcenia, no. Czarne korzonki, nazywa się to kostyfuk. Jak? No, kostyfuk. Kostyfuk. Kostyfuk, to jest tak. To mało kto to rośnie tam w górze i tu na dole u takiej pani, ale na dole tu nie wiem. I to się z czosnkiem zbija, robi się papkę i smaruje się i później bandażem się owija i to opuchlizna i ból zaraz znika. Znaczy nie powiem, że po jednym dniu, ale lepsze jak ale masz. Ale ja nigdy nie słyszałem za darmo. O kostyfo. Kostyfo to jest, tak. Nie wiem jak to jest, to tu tak nazywają. Może to się inaczej nazywa. No, ale to tak. No trzeba to sprawdzić na internecie, czy taki jest, no jest to, no bo u nas to jest, no. Nie wiem czy to podała Grośnie, czy nie, no czy to jest góralska nazwa, no. Nigdy się nie pytałem tych starszych osób, no. Ale naprawdę to jest dobre, testowałem to na kolano, maści nie pomagały, a to mi pomogło do tygodnia, opuchlizna zeszła, a tu trzeba zamać na 20 czy 30 zł, a to nic nie jest warte. Czy żele jakieś, czy co? To jest najlepszy sposób stary górali. I jeszcze jest jedna sprawa. Starospyrka ze świni. Starospyrka ze świni. Czyli inaczej słonina. Mhm. I musi zżółknąć. Aha. Jak wziąć żółta, tak samo się robi z czosnkiem. I obkłado, i ty, no dużo tu sposobów. Liście babcoka, taki listek i to też się odkłada. Albo zwykła kapusta, co w sklepie jest. Liście z tego obkładać i też bandażem. Na opuchliznę. No. Słuchajcie, jakby skręcenia, co do doktora Petera się zgłaszać, no. Widzicie, chłop daje radę, w lesie żyje, to jest znachor. Będę otworzył jakiś sklep tu. W tej kaplicce. Żebym nie zginął. No. Trzeba się pośmiać, ale nic ma nic śmiesznego, no niestety. Bo jak człowiek będzie non stop smutny chodził, to popatrzcie, ja w więzieniu siedziałem, miałem blond włosy, a teraz jestem cały siwy. Stres mi tak dał, bo z tęsknoty i myślenie, co będzie, żona się nie odzywała. I ten dopiero... Ty, ile ty masz lat? 46. 46 lat. Tak, we wrześniu 47, 26 września skończę. No. W każdym wieku cię takie coś może dopaść. No w każdym. Co zrobić? No a wcześniej miałeś epizody takie, że na ulicach, że tak powiem, no na ulicach? Nie. Nie miałem. Pierwszy raz? No się zaczęło tak psuć. No wiem, od 2017 roku no, zaczęło się to psuć tu, bo zarobki spadły, no idź do roboty tam. Tam było jeszcze gorzej, a i zrezygnowanie to tak się psuło wszystko. No, ja bym tam dawał tak jak zawsze, od 2500 do 6-7 tysięcy, no to było to fajnie, nawet człowiek tyle zarabiałeś? Postawiali, nawet idzie do 10 tysięcy się zarabiało, nie każdy miesiąc, to wtedy nawet drineczka żonka robiła, piwko przyniosła, a to grilla zrobimy, flaszeczkę postawiła, a później jak się spierdzieliło, no to... Dobra, no. Dziękuję pięknie za oglądnięcie tego odcinka. Łapki, subskryby i komenty, słuchajcie. Komentujcie, jak wam się podoba w osadzie, czy chcecie przyjechać, co z Peterem. Do następnego razu. Vloger Zupa. Brrr. Dlatego wszystkim mówię wam, Carpe Diem i
Mleczne Budyka.